1992 roku aresztowano seryjnego mordercę, podejrzanego o ponad 70 brutalnych zbrodni na tle seksualnym. Wyczynowi organów ścigania nadano rangę światowej sensacji na miarę wykrycia największego zbrodniarza XX wieku. Wszelkie kontakty dziennikarzy z zatrzymanym były wówczas zakazane z powodu dobra śledztwa. Reporterzy, którym udało się zdobyć strzępy informacji, wzbudzali zazdrość kolegów. W 1996 roku, po 4 latach śledztwa, podczas pierwszego dnia procesu, Sąd Wojewódzki w Słupsku pozwolił dziennikarzom na kontakt z podejrzanym. Przedarcie się przez tłum reporterów z całej Europy nie było proste. Gdy i tę przeszkodę pokonałem, wampir z Bytowa za udzielenie wywiadu zażądał honorarium. Ten rukopis nie pisze. Piszesz. To jest jakiś mazak. Tak. 25 małych paczek papierosów mocnych, 3 duże paczki kawy, 25 dak, to są te duże paczki kawy, 10 czekolad z orzechami, 1 zegarek na rękę elektronik, niedrogi, 8 paczek herbaty granulowanej, 5 paczek landrynek miętowych, tylko nie owocowe, 5 paczek delicji szampańskich, 3 kwaski cytrynowe, 5 małych paczek papierosów Marlboro, 3 duże opakowania ptasie mleczko, 2 kg pomarańczy, 2 kg bananów, 1 czasopismo kolorowe Sportowiec, 1 gazetę z ogłoszeniami matrymonialnymi, Vamp, 1 małe lusterko kwadratowe, 1 pędzel do golenia, 1 sztuka obcięż do paznokci z pilniczkiem, 3 sztuki zwykłe szklanki, 1 sztuka małą łyżeczkę do słodzenia, 1 opakowanie, 1 tubka kleju biurowego do klejenia papieru, 1 zeszyt 100 kartek w kratkę, 20 kopert, podpis Pękalski Leszek. W dniu 21 października 1986 roku w Łobzie województwo szczecińskie, działając z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia oraz zaspokojenia popędu seksualnego, uderzył 6 razy Kazimierza Niczmana siekierą w głowę, w wyniku których Kazimierz Niczman, bijąc pięściami po głowie 11-letnią Małgorzatę Kominek, doprowadził ją do poddania się czynowi nierządnemu, działając z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia, spowodował śmierć Małgorzaty Kominek raz pięścią w twarz Helenę Wilman, a następnie dusił ją i uciskał kolanami, zadając równocześnie 2 nożami 7 uderzeń w klatkę piersiową, czym spowodował śmierć Heleny Wilman. Urodzony w bytowskim szpitalu wraz z siostrą bliźniaczką czekał miesiąc na powrót do domu. Matka, panna, poczęła dzieci z żonatym mężczyzną podczas wypasu PGR-owskich krów. Kilka lat po porodzie zmarła. Noworodki ze szpitala odebrała babka. Po jej śmierci jedyną bliską osobę miał Pękalski w wuju, z którym mieszkał w Osiekach koło Bytowa. Samotny Bogdan Pękalski, zrażony intensywnością wizyt rządnych sensacji dziennikarzy, długo odmawiał zgody na rozmowę. Dopiero gdy zagwarantowałem możliwość autoryzacji wywiadu, przełamał nieufność. Nie, no ja mówię, że nie chcę mi się to absolutnie wierzyć. Absolutnie. To nie sztuka jest, Jak on tyle mordę popełnił 60 chyba z czymś, bo z początku to jak to była ta sprawa się zaczęła, to było ponad 70.
No, ale to w telewizji pokazywali, te wizje lokalne, to, no, to mówili, nie? Ponad 70, potem spadło na 60, no to jest, no, 60 osób zamordować i zgwałcić, to ileż on musiałby co najmniej w miesiącu dwoje. Musiałby, no. A żeby to tak nie wyszło na jaw, no, to nie sztuka, to nie jest sztuka, to tam, żeby kogoś zabić, no. Samo sumienie przecież, no, jak był, to był, z tym swoim nie był, nie, uposiedlony, nie, umysłowy, no, ale to i tak jednak sumienie musi być, nie, coś tego. W kobiecie mi się pobierają te rajstopy takie seksowne, mają takie błyszczące, co to mają, takie seksowne, takie ubrania seksowne, mają te narządy, mi się podobają kobiety płciowe, rodne, to znaczy. Ja takich dużych piersi nie lubię, takie średnie, takie małe albo średnie. Nieraz wygadzę takie jak tutaj widzę, takie duże piersi. O, ta na przykład ma duże. O, już takie są za duże dla mnie. O, w tym momencie jak się czuję napalony, mam chęć seksualną. To ja lubię wtedy mieć stosunek z kobietą. Jak dobrowolnie kobiety jeszcze nie miałem. Jeszcze kawałek, jeszcze nie byłem żonaty. Dlatego mi się tak bardzo chce. Nawet na samochodach nie miałem. A miałem się zamiar przez świadków Jehowych się chciał ożenić, bo miałem kontakty ze świadkami Jehowych w Bytowie, jak mieszkałem. Tam miałem kontakt przez jakieś 3 lata miałem kontakt z nimi. Chciałem na ich wiarę przyjść, bo przekonywali, że koniec świata jest blisko, że Armagedon będzie, że oni przeżyją koniec świata, a katolicy, tam protestanci i inne wiary będą ginąć w ogniu piekielnym, w dniu gniewu Bożego. I przekonywali mnie, że oni są miłosierni, gdzie chciałem poznać u świadków Jehowych dziewczynę, chciałem chrzest nawet wziąć u świadków Jehowych, ale tylko byłem takim sympatykiem zainteresowany ich religią. No i odmawiali mi dziewczyny, mówili, że się nie ożenisz, bo niedługo będzie nowy świat. W nowym świecie się ożenisz po wojnie Bożej. To było przybite i koniec. Ja tylko tyle mówię. Ja wiem, jak go stąd milicja wzięła. Tu stąd, tego domu. Rano go wzięła. A ja w ten czas miałem urlop. Ja to właśnie mu ten pokój u ulica malowałem. Przyjechała taka białym autem. Przyjechali. Wpadli tu jak huragan. Zabrali go i... Pisał mi wieczorem, była już po 11, bo przychodzi. Ja mówię, tutaj pieszo idzie z Bytowa? No pieszo idzie. No ale mimo wieku, mimo wszystkiego, to bym taki nie był zielany, nie był taki zmęczony, nie? Jak ten. To później to jak pojechał za jakieś 2 dni, pojechał do Bytowa do siostry, to obejrzałem właśnie jego te koszule, nie? To wszystko dosłownie, bo aż było spocone i każda znak odpały, to nawet na koszuli się też odbije. No. Jak się kąpał w łazience, to aż się wstydził sam rozebrać. No. I taki był, nie? Taki ten. Oni mu tam dobrze pałą go tam zmusili go i to było przybite absolutnie, a ten skok, to jak myślę, na tą bezarkę, to było ukartowane z góry. Tą dziewczynę to tak szczerze prawdę powiem, że ja chciałem ją dobrowolnie. Tą tutaj. To. Tylko ten tak chciałem dobrowolnie. Na siłę to tutaj wytatuowali ten napis i ten wzorek taki malutki. I tego ciapka wytatuowali też na siłę. Tylko jeden tatuaż chciałem dobrowolnie, żebym zrobili. I ten mi się podoba, a te pozostałe to nawet nie są dokończone i tak byle jak zrobione. No to.
niedokończone nawet i niewyraźnie jest trochę. Prokurator i policja zdawali sobie sprawę, że jest trochę łatwowierny jestem i taki trochę upośledzony i to lekkomyślny. Daje mi się nabrać i kazali mi przyznawać się najpierw do jednego, potem do drugiego, znowu do następnego, że jeszcze gdzieś popełnił zabójstwo, jeszcze gdzieś i się nazbierało tyle tych zabójstw. Ale oni mnie pocieszali tam, gruszki na wierzbie obiecywali, że na przykład ty jesteś leży chory, ty nie będziesz karany, ty żadnej kary śmierci nie dostaniesz, ani 25 lat czy tam do żywotki, tylko do szpitala pójdziesz i wmawiali, że jestem chory i że nie podlegam karze. Tak wmawiali mi policjanci w śledztwie. Mam pytanie do podejrzanego jeszcze raz. Czy podejrzany Leszek Pękalski wyraża zgodę na przeprowadzanie takich czynności w dniu dzisiejszym, jak też na filmowanie? Proszę bardzo, pełnym zdaniem odpowiedzieć, proszę. Zgadzam się na przeprowadzenie czynności tak zwanej wizji lokalnej i filmowanie na aparat fotograficzny i kamery wideo. Dziękuję. I proszę teraz wskazać tym trzymanym przez pana rulonem. No tak jak pana uderzył. Ale najpierw raz, jak panu uderzył, w którym miejscu? Pierwszy raz. Tu z tyłu uderzyłem. Z tyłu, w kark, tak. Czy w głowę? Tu uderzyłem, no. A potem? Potem tu proszę uderzyłem. Pokazać, tak? Tu. Pan pokazuje, że to kilkakrotnie. Tak. Czy miało to miejsce kilkakrotnie? No z kilka uderzeń, gdzieś z pięć, cztery, pięć uderzeń mocnych. Cztery, pięć uderzeń mocnych. Tak. I co się stało po tych uderzeniach? I ona się przewróciła wtedy. A proszę pokazać, w jaki sposób się przewróciła. Siedź jeszcze w przewróciła. I związał podejrzany tą chustkę, tak? Czyli zacisnął. Tak. Zacisnął. Tak. Dobrze. Czy pan zacisnął i zawiązał na sypeł, czy tylko pan ścisnął i potem puścił? Ścisnąłem raczej i puściłem na koniec. Ścisnął pan, tak? Nie pamięta pan dokładnie? Może tak dokładnie nie pamiętam, jak to było, ale ściskałem chustką. Ale na pewno pan zacisnął, tak? Tak. Ściskał panią, przez jakąś chwilę zaciskał, tak? Tak. Na tej szyi. Tak. Tak pan ją chwycił? Tak. Tylko, że to pod pachy chwyciłem. No to niech pan pokaże pod te pachy, tak? Aha, ma pan... Niech pan wie się rozdejmijcie, przecież nie ucieknie nam, tylu nas tutaj jest, nie? No dokładnie pokażę. Zjednoczę. Nie wiem dokładnie, panie Pękalski, gdzie z nią szło. Czy plecy, bo pan tak ją trzyma w powietrzu. O, choroba. Pan ją w powietrzu trzyma. Czy były takie momenty, że pan, że plecy były oparte o ziemię? Tak, były oparte. No to niech pan tak robi, jak było, no. O, w ten sposób, tak? To się ocierały, tak? Tak. Tutaj ją gdzieś pod jakieś drzewo ją prowadził, tutaj to było. Zaraz, niech pan się zatrzyma. Wszystko niech pan stawi. Niech pan... Tak, tam, może tak? Jeszcze raz. Podejrzany położył tą spódnicę z boku tutaj, przy tym krzewie, tak? Następnie podejrzany majtki zdejmował. Majtki też. Proszę zdjąć w takim razie majtki. O, te majtki też wszystko zdejmą. Momencik, czyli tak, może na chwileczkę. Podejrzany zdjął majtki, a wspomniał przed chwilą, że rajstop raczej nie zdejmował, tak? Rajstop nie zdejmował. Czyli rajstopy pozostały na nogach? Tak. Czyli częściowo tak ściągnięte, tak? Do kolan, tak? Do połowy. Do połowy, tak? Tak. Dobrze. Co było dalej? Panie Pękalski, w tej chwili pan wskazał tutaj ten krzak tak. Jako prawdopodobny, tak. Że tutaj pan zostawił. Tak. Ale wcześniej pokazywał pan, że to było mniej więcej na wysokości linii znalezienia ciała i tam zostały te rzeczy znalezione, więc jak pogodzić teraz te dwa fakty, co? No faktycznie te rzeczy znalezione tam. A dzisiaj pan, i też tam pan wskazywał to miejsce, a dzisiaj pan tutaj w końcowej fazie wskazuje nam te miejsce. Dlaczego pan to? Czy pan się pomylił, czy... Tak nie pamiętam, może się pomyliłem, czy to w tym miejscu, bo czytałem kawałek dalej, ale pod sierkami. Jest pan pewien, że pod sierkami pan zostawił, tak, ale tak. Czy w tym miejscu to pan dokładnie teraz... Nie orientuję się. Nie orientuję się. Tak.
bardzo. Zostanie ogłoszony wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. 4 marca 1998 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku w drugim wydziale karnym w składzie sędziowie Sądu Apelacyjnego Roman Sądej, Jerzy Grubbach i Rafał Malarski przy udziale protokolanta Ewy Antoniów, przy udziale prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku Gertrudy Wiśniewskiej i prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Słupsku Mieczysława Buksy po rozpoznaniu w dniu 4 marca 1998 roku sprawy Leszka Pękalskiego, oskarżonego z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego oraz innych przepisów kodeksu karnego na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora wojewódzkiego w Słupsku i obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Słupsku z 9 grudnia 1996 roku orzeka. Utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok. Zwalnia oskarżonego do obowiązku uiszczenia opłaty i kosztów związanych z postępowaniem odwoławczym, kosztami tymi obciążając Skarb Państwa. Proszę usiąść. Zostaną przedstawione najistotniejsze motywy tego orzeczenia, które zostało przed chwilą ogłoszone. Naszym zadaniem jest skontrolowanie, czy postępowanie dowodowe w tej sprawie zostało przeprowadzone prawidłowo, czy zachowane zostały wszelkie reguły procesowe, czy zachowane zostały zasady logicznego rozumowania, czy tok rozumowania sądu, który doprowadził go do takiego, a nie innego rozstrzygnięcia sprawy, jest do zaakceptowania. Sąd Wojewódzki w Słupsku wykazał się pełnym profesjonalizmem, z pełną rzetelnością, wnikliwością, w sposób bardzo logiczny i jasny przedstawił w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, dlaczego taki, a nie inny wyrok wydał. To uzasadnienie zaskarżonego wyroku, dosyć poważny dokument, jak Państwo widzicie, liczący 350 stron, odpowiada w naszym przekonaniu w sposób jasny, klarowny i przejrzysty na pytanie, dlaczego został Leszek Pękalski uznany za winnego popełnienia zbrodni Sylwii Rudnik, a uniewinniony od wszystkich pozostałych zarzutów. Mimo wszystko nie jest to oczywiście odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się stało, że sprawa urosła do takich rozmiarów, że oskarżony został określony mianem hurtownika zbrodni, wampirem z Bytowa i wielu podobnych określeń. Rósł Leszek Pękalski w stanie, jak biegli psychologowie określali, ciągłej frustracji. Nikt nigdy nie zwracał na niego uwagi. Nikt nigdy się z nim nie zaprzyjaźnił. Kiedy doszło do pierwszych przesłuchań i do decyzji, że przyzna się do tego zdarzenia, zauważył, że tym wzbudza zainteresowanie, że zaczyna być z tej osoby, która jest odrzucana, ignorowana przez wszystkich, osobą, która może zaistnieć, może uzyskać pewne profity, o ile będzie spełniała oczekiwania osób, z którymi rozmawia. Przyglądając się tym wielu godzinom nagranych wizji lokalnych, widać, jaką satysfakcję oskarżonemu sprawia granie bohatera. Leszek Pękalski jak gdyby w tym poczuł, że może uzyskać swoje, no jak to się krótko określa, swoje 5 minut. Mieć ten czas dla siebie, kiedy jest doceniany, szanowany, wszyscy o niego zabiegają. W tej sprawie, jak gdyby odzwierciedlenie znalazły dwie zasady, które wyrażone w takich, jak to w świecie prawniczym często tych paremii łacińskich się używa, ale i do tej sprawy chyba znajdują one dokładnie zastosowanie. Śledztwo, można określić, hołdowało zasadzie confessio est regina probationem, czyli przyznanie się jest królową dowodu. Natomiast na rozprawie był to proces sine ira et studio, a więc bez gniewu, starannie, obiektywnie.
Leszek Pękalski odbywa karę pozbawienia wolności w więziennym oddziale psychiatrycznym. Zgodnie z opinią biegłych lekarzy, jego schorzenie jest nieuleczalne i wymaga stałego przebywania w odosobnieniu. Oznacza to, że nawet po odbyciu 25 lat więzienia nie wyjdzie na wolność. Prokuratora nadzorującego śledztwo w latach 1993-94 odsunięto od sprawy, ponieważ uznał, że dochodzenie przeciwko Leszkowi Pękalskiemu należy umorzyć z powodu braku dowodów winy. Jeden z prawników, pragnący zachować anonimowość, stwierdził, że wyrok na wampira z Bytowa zapadł pod silną presją opinii publicznej podsycanej przez organa ścigania. Żadne rozstrzygnięcie sądu nie jest dla Pękalskiego korzystne. Wyjście na wolność z zarzutami zabójstw, gwałtów i uprowadzeń może oznaczać zemstę rodzin ofiar, dodał w prywatnej rozmowie. Jeśli Pękalski jest sprawcą jednej zbrodni, to z pewnością nie jest on seryjnym mordercą, jak chcieli tego prowadzący śledztwo. Nadal więc bez odpowiedzi pozostaje pytanie, kto jest sprawcą ponad 70 morderstw przypisywanych hurtownikowi zbrodni. Ostatecznie o losie mieszkańca Bytowa zdecyduje Sąd Najwyższy. Prokurator i adwokat złożyli wnioski o kasację wyroku Leszka Pękalskiego. O, dziękuję bardzo. Zegarek jest, dziękuję. Która to godzina? To taka godzina jest, tak? 26 po trzeciej. To już jest ustawione od razu? Dziękuję bardzo panu, elegancko. Jednak wszystko załatwione według karteczki. I te adresy zakupione też, mam nadzieję, tak? Bo chciałem to na wypiskę zamówić, ale nie ma tutaj takich rzeczy w kantynie.